Hej, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy materiał będzie rozszerzeniem poprzedniego materiału. Ostatnio mówiliśmy o CMJ, czyli baterii testów jakby skoku. Już wiesz, jak powinieneś go prawidłowo wykonać. Oraz dzisiaj powiem Ci krok po kroku, jak teraz powinieneś również te wyniki zinterpretować i bardzo mocno ukierunkować pod to, co powinieneś robić obecnie na treningu. Więc zaczynajmy. Zacznijmy najpierw od deficytu siłowego. Jeśli jest duży, to wzrost siły eksplozywnej powinieneś uzyskać poprzez maksymalną lub zbliżoną do maksymalnej stymulacji nerwowo-mięśniowej. Pracę z plyometrią lub siłę szybkościową to jest to, na co powinniśmy wtedy postawić. Więc co musimy zrobić, by dowiedzieć się, jaki ten deficyt siłowy w ogóle występuje u naszego klienta czy też zawodnika, a może w ogóle nie występuje. Więc załóżmy, że najpierw Twój klient powinien wykonać test NCMJ, czyli Non-Counter Movement Jump. Powinieneś mieć zamieszczony materiał, żebyś wiedział, jak krok po kroku on wygląda. Zapisz wynik tego skoku, a następnie wykonaj test skoku CMJ. No z CMJ-u tu chyba już nie powinieneś mieć żadnych problemów, bo mam nadzieję, że to również wykonywałeś. I tu wtedy masz po prostu drugi wynik, czyli pierwszy i drugi skok. Pierwszy wynik, to będzie on się dotyczył, bardziej to będzie punkt odniesienia do ich dobrowolnego wysiłku, czyli NCMJ to jest dobrowolny wysiłek, a CMJ jest punktem odniesienia do wysiłku mimowolnego. Więc teraz powinniśmy się bardziej przyjrzeć zawodnikom i Twojemu klientowi i to te dwa punkty, te dwie liczby powinniśmy właśnie zinterpretować, ponieważ to będzie decydujące znaczenie, w jakim kierunku powinieneś stawiać na swój trening. I uwaga! Skok przeciwny do ruchu, czy jakby CMJ, tak? Czy jest to wysiłek mimowolny, to sytuacja, w której dochodzimy do udziału od ruchu rozciągania skracania, czyli SSC. Czyli tutaj mówimy o CMJ. I to jest logiczne, że jeżeli wykonujesz CMJ, to skok powinien być wyższy niż w stosunku do NCMJ. Więc zasadniczo po tych dwóch wynikach sprawdzamy, jaka jest rozbieżność między pierwszą cyfrą a drugą cyfrą, czyli między NCMJ a CMJ. I tutaj będziemy widzieć, jak duży deficyt siłowy występuje u Twojego klienta, bądź może nie występuje. Więc jeżeli deficyt jest duży, co oznacza, że nie jesteś w stanie wykazać się elastycznym wkładem jakby w ruch, co oznacza, że również Ci będzie brakowało takiej sprawności nerwowo-mięśniowej. Więc wtedy nie potrafisz prawidłowo wykorzystać swojego SSC, czyli Stretch Shortening Cycle. I wtedy wzrost siły eksplozywnej będzie tym, na co Ty powinieneś postawić i co również chciałbym u Ciebie na przykład rozwijać. Wzrost siły eksplozywnej można uzyskać poprzez maksymalną lub zbliżoną do maksymalnej stymulacji nerwowo-mięśniowej. Powinieneś tutaj wykorzystać plyometrię, ćwiczenia typowo szybkościowo-siłowe, ponieważ brakuje Ci zdolności zademonstrowania tej zdolności reaktywnej. Dlatego chcę również, aby Twój trening koncentrował się na rozwijaniu tych cech. Dlatego też będziemy wykorzystywać plyo, ćwiczenia szybkościowo-siłowe. Wykorzystaj również medicine ball, o czym wcześniej mówiłem, czyli trening charakterystyczny, balistyczny, olimpijskie podnoszenie ciężarów i to chyba mniej więcej wszystko, o czym już wcześniej mówiłem. Obecnie w tabeli, którą Ci zamieściłem, masz przykład na przykład moich klientów, których testowałem bardzo niedawno. Czekaj, zajrzę w kalendarz do kompa. Dzisiaj mamy 6 tygodni temu. Równo około 6 tygodni temu ich testowałem. I co chcę Ci powiedzieć? Jeśli na przykład masz CMJ, masz bardzo zbliżony, a praktycznie nawet można by powiedzieć identyczny czasami nawet, do NCMJ-u, to znaczy, że praktycznie nie używasz możliwości odruchu SSC, czyli cyklu rozciąganie skurcz. Czyli te osoby przejawiają, że nie potrafią wykorzystać piękna rozciągania, by mocniej zasilić swoje zdolności nerwowo-mięśniowe. Czyli jeżeli masz pierwszą cyfrę z NCMJ-u, bardzo zbliżoną do CMJ-u, to znaczy, że niestety, ale masz duży deficyt siłowy. Różnica jest wtedy niewielka, ale deficyt siłowy jest duży. Więc jeżeli Twój klient ma takie wyniki podobne jak w zamieszczonej tabeli, to postaraj się u niego jako podstawę zacząć budować trening bardziej oparty na plyometrii, sile szybkościowej, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, staraj się dobierać ćwiczenia
skocznościowe, wykorzystaj piłki lekarskie, czy też metodę olimpijskiego podnoszenia ciężarów, choć jeżeli również jeszcze bardziej lubisz się bawić metody coraz to mocniej zaawansowane, z których na pewno jeszcze jesteś w stanie więcej wyciągnąć, to tutaj polecam zaawansowane metody, gdzie bardziej pokonujemy opór, po dodaniu oczywiście też gum lub łańcuchów. I te dwie ostatnie metody to chyba jedne z moich też ulubionych metod kształtowania mocy i siły, a one zostały bardzo mocno rozpowszechnione przez nikogo innego jak Dana Bakera. Ale również, jak można zauważyć, są dwa rodzaje klientów. Pierwszego już poznałeś, czyli skok NCMJ do CMJ, to jest praktycznie kopiuj w klej, ale może być drugi klient typu sprężyna, czyli mamy wtedy deficyt siłowy jest niewielki. To oznacza, że wysiłek z NCMJ-u nie wykazuje zdolności do wygenerowania siły startowej z martwego punktu. Czyli NCMJ jest taki sobie, CMJ jest piękny. Czyli odpowiedź jest tutaj prosta. Zacznij budować siłę o charakterze startowym. Czyli to, o czym już zawsze trąbię, kilka razy w poprzednich materiałach też na to zwróciłem uwagę. No i masz przede wszystkim do tego w tym portalu jakby dostęp do tych materiałów. Więc w mojej ocenie, jak i wielu innych również światowych specjalistów, przyjmuje się zapewnie tezę, że warto tę siłę startową jak najbardziej rozwijać, ponieważ komponenta wyjścia z martwego punktu, czy też jakbyś chciał również zapoczątkować jakikolwiek wzorzec ruchowy, jest w mojej ocenie bardzo, bardzo istotne i jest mega ważne. Zobaczcie, ile razy masz problem na przykład, by zrobić pierwszy ruch w podciąganiu na drążku, czy też wyciskania hantli. Jak na przykład bierzesz dwa ciężkie hantle, to ktoś musi ci najpierw łokcie na przykład unieść, czy też jakbyś wyciskał te hantle na barki, a później jak już wykonujesz kolejne powtórzenia, to te hantle, czy też sztanga leci jak Nimbus 2000, nie? Lata niemiłosiernie. I w tym przypadku deficyt jest niewielki. Co to oznacza? Że masz znakomitą zdolność do wykonywania i wykorzystania odruchu SSC. Na przykład moja znajoma, którą również testowałem, czyli siatkarka grająca w pierwszej lidze, pomagałem jej rozwinąć swoją motorykę, gdzie weszła jeszcze na wyższy poziom zawodowy, to na przykład ona potrafiła wybić się naprawdę, jakby miała sprężyny w nogach, tak? Czyli miała piękny CMJ, ale brakowało zaplecza siły startowej, więc gdy w momencie poprawiłem te elementy, odpowiednio zaprogramowałem trening pod jej komponentę tego, co brakowało, to dopiero zobaczyłem, jaka jest to piękna bajka i jak ona dopiero potrafi grać i skakać. Więc warto, żebyście testowali te elementy, typu sprawdźcie sobie, jaki macie CMJ, porównajcie go do NCMJ-a i będziecie sprawdzali i wiedzieli, na co powinniście postawić w swoim treningu, ponieważ wtedy dopiero wejdziecie na zdecydowanie wyższy poziom, a to jest dopiero preludium atrakcji, jakimi dobrymi sportowcami, znakomitymi wręcz moglibyście być. Tylko musicie wiedzieć, jak to robić. Więc jeżeli Twój deficyt jest niewielki, to wykonuj trening bardziej postawiony na hipertrofię, hipertrofię funkcjonalną, przez również metody submaksymalnego obciążenia, a następnie możesz również przejść w siłę względną. Czyli jeżeli masz takie wyniki, gdzie CMJ masz jak sprężyna, skaczesz niemiłosiernie wysoko, ale NCMJ to ledwo co potrafisz wybić się z podłogi, to tutaj trening hipertroficzny, hipertrofii funkcjonalnej, siły względnej, ogólnej też siły będzie jak najbardziej idealną podstawą, żeby najpierw wybudować zaplecze siłowe u Ciebie. Oczywiście moglibyście mnie zapytać, jakie są odpowiednie wartości między CMJ-em a NCMJ-em. Tutaj powinniśmy różnić się mniej więcej w granicach około 10%, więc jeżeli na przykład CMJ-a mamy na poziomie 70 cm, a NCMJ-a mniej więcej na 65, to masz idealny wynik. Jeśli na przykład NCMJ-a miałbyś na poziomie 60 cm, to już znaczy, że brakuje Ci siły, siły startowej. A jeżeli miałbyś na przykład wynik bardzo zbliżony, czyli na przykład NCMJ-a 68, to warto byś rozważył i zaczął wykonywać trening na siłę szybkościową czy też plyometrię. Dlatego zawsze mówię, by testować swoich klientów. W ostatnim materiale również wspomniałem, jak wykonywać CMJ-a, a dzisiaj już wiesz, jakie powinieneś mieć wartości i na co stawiać w treningu. Więc nie zgaduj, bo nie ma takiej potrzeby. Testuj, a wszystko będzie jasne. Jak to zawsze mówię, gdy nie ma nauki, pojawia się opinia, a gdy nie ma wiedzy, pojawia się przekonanie, a przekonanie to iluzja wiedzy. Kończąc ten materiał, bardzo zachęcam Was do zdefiniowania i znalezienia słabych ogniw, ponieważ odkrywając to piękne spektrum treningu możecie dopiero wybudować
przepiękny fundament, który napędzi Waszych klientów, jak i Was do lepszych wyników sportowych, sylwetkowych, a co najważniejsze, będziecie ćwiczyć bez kontuzji i będziecie zdrowymi ludźmi sukcesu, będziecie uśmiechnięci i Wasz sport znów pojawi się w Waszym życiu. Każda, zarówno naprawdę każda dyscyplina sportu ma inne wymagania wobec Waszego klienta, więc zamiast stosować metodę typu strzelam na oślep, bardziej bądźcie precyzyjnymi snajperami, którzy zawsze trafiają w cel i wiedzą, co robią. Dlatego musimy podejmować precyzyjne, ukierunkowane działania w celu określenia potrzeb naszych klientów, aby ich utrzymać przede wszystkim w grze jak najdłużej. Każdy z nas lubi pobiegać, każdy z nas lubi raz na jakiś czas pojeździć na narty, więc czemu mielibyśmy sobie tego zabraniać, gdzie możemy to robić w sposób zdrowy i bez kontuzji? Więc tutaj musimy skupić się na słabych ogniwach i je wzmocnić. Zrozumienie, w jaki sposób moc i siła są kwantyfikowane podczas treningu, a następnie przełożenie ich na sport daje Wam możliwość optymalizacji wyników Waszego klienta. Ocena deficytu siły może rzucać światło na potrzeby treningowe sportowca, więc musimy być w stanie ocenić i zinterpretować wyniku deficytu siły NCMJ do CMJ, aby zrozumieć gotowość sportowca do występów typowo sportowych czy też amatorskich. A zrozumienie wyników oceny właśnie porównujących baterię testów skoku non-counter movement jump do counter movement jump, czy jakby deficyt siły eksplozywnej, umożliwi Wam jako trenerom, fizjoterapeutom, trenerom przygotowania motorycznego jak najlepsze przygotowanie Waszego klienta pod różne zaplecza treningowe. Więc duży deficyt siły eksplozywnej będzie wskaźnikiem Waszego zapotrzebowania na bardziej połączenie nerwowo-mięśniowe. Czyli tutaj Wy powinniście być w stanie włączyć takie umiejętności jak plejometria, szybkie ruchy siłowe, aby zmniejszyć ten deficyt. Jeśli masz mały deficyt siły eksplozywnej, to Twoim wskaźnikiem będzie zapotrzebowanie na siłę startową. Więc powinniśmy wtedy włączyć bardziej trening siły maksymalnej, hipertrofii, żeby jak najlepiej przygotować naszego klienta pod następne atrakcje. Więc uzyskane w ten sposób profile skoków mogą nam wskazywać, na jaki powinniśmy bardziej etap i co powinniśmy ukierunkować pod ten trening. Na co powinniśmy się głównie tutaj skupić? Więc jeżeli deficyt jest duży, czyli jakby te liczby z pierwszego i drugiego testu są bardzo do siebie zbliżone, na przykład 30 i 32, tak, albo 40, 41 czy tam 42, to należy skupić się na treningu szybkościowo-siłowym. Jeśli deficyt jest mały, czyli liczby są bardzo od siebie oddalone, to wtedy na przykład powinniśmy skupić się na treningu siłowym w ujęciu różnych odmian siły. Jak widzicie, za pomocą takich prostych testów można sprawdzić, jak powinniśmy ukierunkować swoje działania treningowe. Sam możesz mieć problem na przykład z niektórymi elementami. Jeżeli potrzebujesz pomocy rozwiązania, to napisz do mnie, a wspólnie rozpiszemy taki plan treningowy dopasowany pod Twoje potrzeby. A dzięki, że to oglądasz, ponieważ wtedy jestem również Twoim przewodnikiem po przygodzie imieniem trening, czy też jakby rehabilitacja, prehabilitacja i tak dalej. Więc masz jakiekolwiek pytania, napisz w komentarzu, daj znać o swoich odczuciach. Wiesz, że materiał jest dla Ciebie wartościowy, więc podziel się swoją opinią. Daj znać, jak i również możesz, to proszę udostępnij materiał. A jeśli chcesz więcej takich materiałów edukacyjnych, typowo merytorycznych, wziętych żywcem też z badań naukowych, które opiewają przede wszystkim o coś, co jest najbliższe mojemu sercu, czyli praktyka plus nauka, no i oczywiście dobra zabawa, to obserwuj moje portale społecznościowe, których masz dostęp tutaj poniżej. A ja dziękuję za dzisiaj, za to, że byliście. Mamy super robotę do wykonania, więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się i ściskam tradycyjnie Sherlock. Miłego dnia.